Bo mieszkańcy czego oczekują? Od burmistrza, od radnych? Żeby się coś działo, żeby były drogi, chodniki, żeby rosła jakość życia w naszej gminie, żeby jakość nauczania naszych dzieci była wyższa. I ten punkt, wieloletni plan rozwoju, właśnie o tym mówi, co będzie się działo przez najbliższe 3 lata. Te wszystkie, można powiedzieć, inne rzeczy, którymi też ważne, które się zajmujemy, nie są tak ważne dla mieszkańców, jak wieloletni plan rozwoju. Aby dojść do propozycji jakichś na lata przyszłe, trzeba było wykonać wiele trudnych i odważnych decyzji. Stąd radnym ziemi jarocińskiej kilkakrotnie mówiłem, że żeby dokonać rzeczy wielkich, musimy być odważni. Musimy podejmować trudne i często niepopularne decyzje, szczególnie w tym pierwszym roku, który za chwilę minie. I to żeśmy wykonali na bazie tej ciężkiej, rocznej pracy całego mojego zespołu zastępców, sekretarza, prawników, dyrektorów wydziałów, prezesów spółek i wszystkich pracowników. Na bazie tej ciężkiej pracy mogliśmy stworzyć nowy plan, wieloletni plan rozwoju na lata przyszłe, na lata 2016, 17 i 18, który Państwu dzisiaj przedstawię. Wieloletni plan rozwoju ma abstrakcyjną, tutaj można powiedzieć, bo te radni ziemi jarocińskiej również tego nie widzieli, także też zdziwienie może wywołać. 500 000 000 zł inwestycji. 500 000 000 zł. Proszę nie przerywać, słuchać, później można będzie zadawać pytania. Na tyleż są kształtowane koszty inwestycji ujętych w tych 3 latach. To z gmina, gminne spółki, ale również państwo, środki unijne, środki wojewódzkie, czyli wszystko to, co państwo zainwestuje na terenie naszej gminy. Ponad 500 000 000 zł. Wieloletni plan rozwoju gminy Jarocin to jest 50% środki własne, 50% planowane z pozyskanie na te 500 000 000 z zewnątrz. I tak 268 milionów zainwestuje gmina, gminne spółki, jednostki podległe gminie, ponad 157 milionów złotych, środki pozyskane z funduszy strukturalnych i 74 miliony pozyskane z budżetu państwa. To są różne setynówki, różne programy krajowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i tak dalej. Rozwój infrastruktury drogowej i pieszej i rowerowej. Jak wiemy, jest to po miejscach pracy drugi najważniejszy problem Jarocina, o którym wspominałem wielokrotnie. Ja w Jarocinie koło kościoła świętego Marcina krzyżują się 3 drogi krajowe i stąd jest potężny problem związany z komunikacją, gdzie Jarocin się korkuje, ale też nie tylko ten problem związany z komunikacją. Mieszkańcy, ci, którzy zauważyli, że ulica obok mają fajną drogę utwardzoną, wybudowaną, oni też chcą. I ten program również obejmuje budowę nie tylko tych dróg komunikacyjnych, ale również tych dróg, które prowadzą do mieszkańców bezpośrednio do ich domów. Rozwój mieszkalnictwa. Ten temat w takiej skali w Jarocinie, w historii Jarocina nigdy nie był realizowany. Chcemy w najbliższych latach wybudować 400 mieszkań komunalnych. Minimum 400 mieszkań komunalnych. Warunki zabudowy dzisiaj zostały złożone na 3 lokalizacje. Już. Dzisiaj zostały złożone. Na ulicy Leszczyce, Siedle Min i Witaszyce. Gdzie pokazywałem to na tych 40 hektarach, gdzie jest planowany przemysł, że tam powstanie nowe osiedle. Po dyskusji z moimi współpracownikami, a przede wszystkim z Klubem Radnych Ziemi Jarocińskiej, uznaliśmy, że lepsze dla Jarocina w
będzie inwestowanie w mniejsze osiedla na terenie całej gminy. Jak Puszczanów, który też jest planowany na boisku, myślę, że wieś podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na to, to też tam ta lokalizacja jest przewidziana, wzmocni szkołę w Uszczanowie i Wilkowej. Leszczyce też wzmocnią tutaj Jarosław. Te mieszkania spowodują nie tylko zaspokojenie potrzeb tych mieszkańców, którzy od wielu lat czekają na mieszkania komunalne, ale mam nadzieję, że też spowoduje, że nowi mieszkańcy, którzy się osiedlą, a którzy już pracują w zakładach jarocińskich i nieźle zarabiają, podejmą decyzję o zmianie miejsca zamieszkania. To rozwój komunikacji miejskiej. 15 nowych autobusów, o ile dostaniemy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jeżeli nie będzie, to będę miał opory tutaj, żeby mocno się rozwijać. A jeśli dostaniemy pieniądze z Unii Europejskiej, 85%, kupujemy kolejne nowe autobusy energooszczędne, czy na gaz, tak? Hybrydowe będą tańsze. I tutaj też, ponieważ nie możemy łączyć komunikacji miejskiej, takie też były pytania, komunikacji miejskiej z komunikacją poza miejską, no jesteśmy zmuszeni do stworzenia nowej spółki TransPegas, która będzie zajmowała się komunikacją międzymiejską. Bo chcemy wykorzystać ten tabor, który mamy, do rozwoju. Mieszkańcy nasi pracują poza Jarocinem, trzeba ich dowozić. Inni przyjeżdżają tu, do naszych zakładów pracy, trzeba ich przywieźć. Kolejny etap rozwoju naszej komunikacji, który wychodzi poza gminę, a stanie się bardziej komunikacją regionalną. Proszę dalej. Rozwój zakładu gospodarki odpadami. Jak wiecie, ta inwestycja za 150 milionów dobiega końca. Lada dzień zakończą się w Szlachie prace. Zakończenia opału musi być realne i rzeczywiste, a nie tak jak moment rozpoczęcia, gdzie budowano kamień węgielny pod budowę, której nie było. Pamiętamy, na płycie betonowej, no bo ten, który miał tam wejść, inwestor nie wpuścił po prostu właściciela na budowę, no bo jej nie było. Był plac przekazany, ale budowa nie była rozpoczęta. Z otwarciem chcemy zaczekać do zakończenia rzeczywistego tych prac, które nastąpi na przełomie listopad-grudzień tego roku. Natomiast 28 milionów to jest możliwość, jaka spółka ZGO będzie miała na kolejne inwestycje związane z gospodarką odpadami. No nie wspomnę tutaj, że jaki też wpływ ten zakład będzie miał do budżetu, inwestować w rozwój terenów inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Nie tylko jeżeli chodzi o specjalną strefę ekonomiczną, bo tam w zasadzie żeśmy zakończyli inwestycje. Brakuje jeszcze gazu, nad którym pracujemy z ANKO, żeby tak zasilanie gazu tam było, bo będzie to kolejny dodatkowy atut. Ale pamiętajmy, że tam nie jest 7-8 hektarów pod przemysł, tylko setka, 100 hektarów. Trzeba myśleć o kolejnych miejscach do kolejnych inwestycji i skomunikowaniu tego terenu 100-hektarowego, bo tu mamy podany tylko 8-hektarowy, a cała strefa jest znacznie większa przemysłowa. Ale też chcemy dozbroić strefę, dozbrojenie terenów w Cielczy, w Golinie, w Jarocinie. W Jarocinie też chcemy za 5 do 5 milionów budowa inkubatora przedsiębiorczości. No, z tego powodu, że jest duże zapotrzebowanie na hale, na obiekty przemysłowe. Nowoczesna i przyjazna szkoła, o której zawsze mówimy, że będę to powtarzał, naszym celem nie jest oszczędzanie na oświacie. Naszym celem jest przede wszystkim inwestowanie w oświatę. Przez wiele lat budowaliśmy sale gimnastyczne, bo tych sal w ogóle nie było. W 2002 roku była budowana pierwsza sala
gimnastyczna, którą jeszcze rozpoczął budowę burmistrz w kadencji burmistrza Michalaka 98-2002. Pierwszą pełnowymiarową halę zaczęliśmy budować. W tym roku zakończyliśmy budowę sal przy szkołach publicznych. Centrum sportowego w Jarocinie, Jarocin Sport, gdzie chcemy przeznaczyć, nie wiem, czy 10 milionów starczy. Powiedzmy, że jest to około 10 milionów. Na pewno chcielibyśmy dobudować basen do nauki pływania. Rewitalizacja gminy, rewitalizacja Jarocina przede wszystkim, to szacowana kwota, również przyjmijmy to jako szacunek na 95 milionów, dlatego że rozmowy i proces rewitalizacji dopiero się rozpoczął. Niedawno uchwalił go ze szczególną uwagą, bo tej okazji nie możemy zmarnować. Prawdopodobnie też będą to nieliczne środki unijne, jako my, jako gmina, będziemy mogli wykorzystać z WRPO. Dlatego, że jak wiecie, dysponentem środków z Unii Europejskiej na nowy okres finansowania są urzędy marszałkowskie, tak? Oni dysponują tym. Ale jednocześnie są beneficjentem tych środków. Więc tak są finansowania przygotowane, że głównie województwa, urzędy marszałkowskie będą dostawały pieniądze. Korzystając z programów unijnych, głównie na bazie DBS-u i tych budynków, które ma w zarządzaniu i własności DBS, chcielibyśmy pozyskać środki na termomodernizację, na fotowoltaikę i różne inne możliwe do pozyskania z zewnątrz, aby wykorzystać i zmodernizować nasze budynki. To są te rzeczy, które w wielkiej skali pokazuje, ale też te rzeczy, które już trwają. Tak jak rewitalizacja parku, o którym mówiłem, w poniedziałek mamy już mieć koncepcję, trzy koncepcje na budowę kładki między parkiem a Kościołem Świętego Marcina. Także to są rzeczy, które już są w toku. To nie jest tylko opowiadanie, ale już w realizacji wiele rzeczy. Taka skala inwestycji, taka skala rozwoju, jaka będzie w najbliższych 3 latach, Jarocin nigdy nie miał. Nawet w tych najlepszych latach, kiedy ja rządziłem. A to wynika z tego, że mamy świetną radę, która nie boi się trudnych decyzji. Mamy świetną radę powiatu i zarząd, który świetnie z nami współpracuje. To są te dwie rzeczy najważniejsze. Bez tego, bez wspólnego frontu nie dałoby się zrobić prawie nic. Niewiele. Bo ta kadencja, ja jestem pewien, będzie najlepszą kadencją samorządu w historii naszego miasta.